Oni się boją po prostu, ta finansjera się boją. Doskonale. Bo to jest zupełnie niezależne od ich walut, więc nie mają wpływu na to. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym roku, pierwszym roku. Chciałbym na początek bardzo podziękować Waszą i Base, to firmy, które zasponsorowały nam te żetony. Jeśli ktoś nie dostał żetonu, to bardzo zachęcam. 10 zł w barze na co tylko macie ochotę. Można oczywiście dopłacić różnicę. A dzisiaj będziemy mieć 3 wystąpienia i zaczniemy od Piotrka, który nam powie o debagowaniu. Piotrek też powie, skąd się wziął tutaj. Jestem na wrogu już nie po raz pierwszy, ale prawdopodobnie nie kojarzycie mnie za dobrze, dlatego że dopiero od niedawna zacząłem programować. Pomysł się zrodził w wakacje, zacząłem robić jakieś kursy na Code Academy i doszedł pewnego dnia do mnie, wiadomość doszła na Facebooku, że jest organizowany kurs bardzo intensywny, że ktoś w ogóle bez żadnego doświadczenia w programowaniu może się nauczyć Rubiego. Ten kursem był Coders Lab. No i postanowiłem do niego zapisać. Zaryzykowałem dużo w sumie, ale raz się żyje. Poszedłem, no i tutaj z trzema osobami, które siedzą, ten kurs ukończyłem. Po czym dostałem zatrudnienie w Rebase, z czym się bardzo cieszę i uważam, że ta przygoda zakończyła się wspaniałym sukcesem. No i liczę również innym osobom, które na taki kurs poszły. Czy jest ktoś może, co jest początkującym dopiero? O, czy nie jest to? W takim razie moja prezentacja ma sens. Bardzo się cieszę, dlatego że będę pokazywać o tym, czym jest debagowanie dla zupełnie na początkujących. Oczywiście mam nadzieję, że parę rzeczy takich ciekawych powiem, co mogą nawet zainteresować zaawansowane osoby, więc postarałem się, żeby ta prezentacja była atrakcyjna. Mam nadzieję, że uda mi się teraz uruchomić. Jak poświeci, to musi działać. Okej, więc trochę nietypowo w sumie zauważyłem, że raczej nie używamy tego programu. No ale zaczniemy od tego, co to jest w ogóle bug. No i ja się spotkałem z tym w bardzo wielu określeniach, w wielu znaczeniach. Przede wszystkim bugiem jest coś, co powoduje, że program nasz nie działa. Jeżeli nie działa, znaczy, że jest z nim bug. Co prawda jest to dość nieostre pojęcie, bo przecież można powiedzieć, że piszemy dowolną funkcję i od niej się spodziewamy nie wiadomo czego i mówimy, a ona jest, w niej jest bug, bo nie robi tego, co trzeba. Więc ogólnie trudno mi jest powiedzieć, co tak naprawdę odróżnia debugowanie od kodowania ściśle, no ale ogólnie debugowaniem nazywamy już tą fazę, która następuje po napisaniu kodu i ma za zadanie usunięcie tego buga. No i oczywiście to ma też swoją historię, to określenie. Prawdopodobnie większość z Was się z tym spotkała, że pierwsza programistka właściwie praktyczna, Grace Hopper, znalazła w swojej maszynie ćmę martwą i okazało się, że ta ćma powodowała, że komputer nie działał, więc po prostu wyciągnęła tę ćmę i okazało się, że to zdebugowało ten także w prostym ujęciu, jeśli na prostu napisany program nie działa, to znaczy, że jest w nim bug i trzeba więc zdebugować, czyli usuwać ten problem. Zacznijmy więc od filozofii debugowania. Ja sam jestem z wykształcenia filozofem, więc postanowiłem zacząć od czegoś, czym jestem mocny. Zatem można powiedzieć, że programista ma 4 różne role. Występuje w 4 różnych rolach, jak programuje. W pierwszej roli jest architektem, jak projektuje ten swój kod. Następnie jest inżynierem, kiedy już koduje, a kiedy testuje, powinien być wandalem. Powinien wszystko zniszczyć, zrobić tak, żeby całkowicie nie działało. Okazało się, że są ludzie bardzo wyspecjalizowani w tym. Niedawno zrobiłem aplikację. Wydawało mi się, że wszystko działa genialnie, ale co? Mój kolega z pracy zaczął używać kilka razy przycisku stop, co wydawało mi się całkowicie bez sensu, ale oczywiście to spowodowało, że aplikacja działa nie tak, jak należy, więc po prostu w tej sytuacji powinniśmy być jak najmniej miłosierni i nie
szukać wszystkich dróg do tego, żeby kod nie zadziałał tak, jak trzeba. Natomiast kiedy już te błędy usuwamy, to zamieniamy się w detektywów, czyli staramy się na zasadzie wręcz Sherlocka Holmesa wziąć pod uwagę wszystkie szczególiki i wykryć możliwe źródło błędu. Znalazłem, przetłumaczyłem takie credo, które bardzo mi pomogło, bo w ogóle przeczytałem je jeszcze przed tym, jak zacząłem Coder's Lab i stosowałem tę wiedzę podczas debugowania. I co mi się bardzo przydało, to żeby sprawdzać swoje intuicje. Znaczy, miałem często tak, że wydawało mi się, że wiem, dlaczego coś nie działa, ale nie miałem pewności. Myślałem, a na pewno nie to, na pewno gdzieś indziej jest błąd. Gdzie po wielu próbach okazywało się, że ta moja pierwsza myśl, którą odrzuciłem, była prawdziwa. Szukałem też trudnych wyjaśnień, dlaczego program nie działa. Nie dlatego, że tam jest jedna linijka źle w jednym miejscu, tylko że no na pewno jest błąd w rejestrach, albo na pewno jest jakiś problem w ogóle w moim systemie. Nie, okazuje się, że bugi są najczęściej bardzo proste. Dalej, opieranie swojej pracy na faktach polega na tym, żeby czytać na przykład to, co interpreter wypisze, czyli pierwsza faza od mojego debugowania wyglądała w ten sposób, że piszę kod, piszę, sprawdzam go, patrzę, błąd, a, dobra, wracam do ekranu z kodem, piszę, znowu patrzę, o, znowu jest źle, więc staram się po prostu sprawdzić tylko, czy jest dobrze, czy źle, no a potem dopiero zacząłem tak naprawdę czytać to, co jest, co mi ten interpreter dokładnie mówi, gdzie jest ten kod, ten błąd, co mogło być przyczyną i okazało się, że to jest dużo lepsza metoda, bardziej skuteczna. No i oczywiście potrzebna jest systematyczność, wytrwałość i zachowanie spokoju, czyli bez paniki. Ale niestety są też ludzie, którzy przeginają w drugą stronę, to znaczy na przykład ja, że walczą do strony śmierci, czyli przez 3 godziny nad jednym błędem, żeby na pewno było wszystko dobrze, więc to też nie jest dobre podejście, lepiej odchodzić od kodu, zająć się czymś innym, na przykład jak się pracuje na kilku projektach naraz albo na kilku branżach, tak? Widzicie, jak jest możliwość taka, żeby pisać na jednym branżu i na innym, no to warto jest po prostu przerywać tą pracę, która nam nie wychodzi. No i jeśli kod działał minutę temu, to jaka jest ostatnia rzecz, którą zmieniłeś? No, rzadko sobie potrafiłem zadać to pytanie, niestety. Więc Sherlock Holmes, nasz idol w tym przypadku, zwracał uwagę na błahost trifles. To jest takie fajne słowo. Pozornie nieznaczny szczegół. Pozornie jest nieznaczący nawias albo przecinek gdzieś tam wstawiony. Co to za różnica, czy będzie nawias, czy to będzie przecinek, czy średnik na przykład. Co to za różnica, czy to będzie klamrowy nawias, czy zwykły. Oczywiście ma to największe znaczenie. A więc, z historii debugowania, czego dowiedziałem się od Tomasza z Waste, zaczynano debugowanie w ten sposób, że pisano słowa dupa w kodzie, po to, żeby oczywiście w ramie byłoby to but dupa i but w nawiasie dupa miałby pokazywać, gdzie kod, do którego momentu kod dotarł, czyli gdzie się jeszcze nie wyłożył. Czasami jest z tym problem, bo interpreter może wskazać po prostu ostatnią linijkę, że tam jest błąd, bo na przykład jakiś jest empty, zamknięty czy coś, więc to czasami, żeby wiedzieć, w którym miejscu jest błąd w kodzie, jest ten problem. Później na drugim poziomie pisano 1, 2, 3, żeby wiadomo było, która to jest dupa, czy ta pierwsza, którą napisaliśmy, ta druga, czy trzecia. A na poziomie trzecim to nawet wpadli na to, że można pisać dupa z numerem linijki. I wtedy już dokładnie wiadomo było, do którego miejsca kod dotarł. I teraz dla wszystkich zaawansowanych programistów, jaki mogą być level 4? Podkreślenie line podkreśleniem. Dwie dupy. Makro. Można by na przykład zastosować binary search jeszcze. Ale dobra. Taki dobra, więc credo ciąg dalszy. Zanim coś zmienisz, zastanów się. Shotgun debugging nie działa. Taki jest opis w Wikipedii. Jeżeli będziemy shotgun debugging, to będzie powiedziane, nigdy nie używaj tej metody, ona jest najbardziej nieskuteczna. Ale dzisiaj chciałem pokazać przykład, który właśnie
pokazuje, że w bardzo szczególnych przykładach napisanie w dowolnym miejscu zmiany kodu, bo to shotgun debugging to jest napisanie w dowolnym miejscu kodu jakiejś zmiany, czyli można wstrzelić po prostu jakiś kod w dowolne miejsce i to może spowodować, że kod nagle zacznie działać, bo coś tam się zepsuje, co właśnie psuło kod na przykład. więc to nie działa. Zwykle trzeba się zastanowić. Jeżeli coś nie ma pozornie związku z błędem i jest to błąd, to i tak należy to naprawić, bo okazuje się, że w zaskakujący sposób czasami dla nas, jak jedna część działa kodu, to druga też może się prosto zepsuć. No i oczywiście to jest fajna porada, że jak coś sprawdzamy, to powinniśmy mieć przekonanie, że rzeczywiście to jest logiczne, że to może nie działać. To znaczy, że powinniśmy wiedzieć, uświadomić sobie, jaki był nasz tok rozumowania, że doszliśmy do tego, że akurat to miejsce w kodzie może nie działać. W kolejnym punkcie trzeba być niestety krytyczny wobec swojego kodu, czyli nie zakładamy, że ten kod na pewno działa dobrze, bo go wiele razy sprawdzimy. Nie, może nie działać wcale i tak dalej. No i to jest chyba najlepsza porada z tych wszystkich. Lepszym pytaniem jest nie dlaczego kod nie działa, tylko co ten kod robi teraz? Co ten kod robi? Bo często jest tak, że kod coś robi, nie jest jakiś wynik, nie jest tak, że on po prostu jest na wejściu niedziałający, tylko coś on zmienia, coś produkuje, ale to nie jest to, co my chcemy, więc musimy, możemy lepiej, żeby zrozumieć, dlaczego ten kod, co ten kod dokładnie robi. No dobrze, więc jakie są najczęstsze błędy początkującego? No w moim przypadku, oczywiście, jak brałem się za takie normalne programowanie w Ruby na przykład, to najczęściej robiłem tak zwany OWOD, czyli off by one bug, czyli pomyliłem się o jeden. Na przykład jak pisałem jakąś pętlę, która była od numeru 1 do 10, no to robiła z 10 włącznie, a miał zrobić tylko do 9. Albo na przykład do 10, a miał do 11, czyli najczęściej człowiek się myli o 1. Warto jest sprawdzić, czy na przykład jeżeli coś nie działa, czy w naszym kodzie nie ma akurat tego błędu. Pętla nieskończona to jest strasznie zabawne, bo za każdym razem jak ktoś prowadza pętlę, tylko nie zrób pętli nieskończonej. Bardzo łatwo jest to zrobić, naprawdę, ale nie zrób, bo wiesz, tutaj musi być taki zakres podany, nie zrobisz tej pętli. To oczywiście bach, pętla, zamiesza się system i katastrofa. Wszyscy na to wpadają, nie proszę. Dalej, składniowe, no oczywiście zgubienie nawiasu, enda, literówki, no i jakieś tego typu błędy, jak nierozumienie do końca składni, czyli równa się, czyli przypisanie zmiennej zamiast porównania. No i błędy zasobu oczywiście, to często się zdarza w Railsach, na przykład, że mamy jakąś zmienną niezdefiniowaną dla danego obszaru, albo jakiś zakres zmienny jest inny niż zakładamy, więc tutaj trzeba się po prostu pozbyć założeń i sprawdzić po prostu, dlaczego ta zmienna tam nie ma do przekazu. No właśnie połączyłem to jedno z drugim, a nie szybko. Dobra. Więc to jest galeria moich ciekawych błędów, tylko errory. Niestety samych bugów nie pokażę, bo byłoby za długo, ale mam przede wszystkim, nie widać. Undefined local variable meeting, oczywiście. Undefined. To tym byłem terroryzowany chyba najczęściej. I to niestety to działa trochę tak jak kotwiczenie w pamięci, jak kojarzenie złego faktu, jak jakaś kara. Więc to jest dobre, że na przykład w dodatkach do Railsów możemy sobie ściągnąć gemy, które na przykład zmieniają ten ekran z czerwonego na czarny, jak już na przykład jesteśmy przewrażliwieni. Jak czasami sprawdzam na przykład, czy mi działa, to nagle wyskakuje czerwone. O Jezu! Znowu ten bug. Nie, no to lepiej już jak już się aż tak przyzwyczailiśmy, jak już to negatywne emocje nas budzi, to lepiej ten kolor zmienić na przykład, albo jakieś innej sztuczki użyć. Zły typ danych. Spodziewałem się haj i dostałem cały kontroler. trochę się zdziwiłem. Dalej, no i na przykład to jest ciekawy błąd. To niestety nie sklasyfikowałem tego błędu wcześniej w żaden sposób. Po prostu było to śmieci w bazie danych, czyli coś w tej bazie danych było za dużo, coś tam psuło i w ogóle okazało się, że całkowicie absurdalna rzecz mi tutaj pomogła, czyli usunięcie scaffolda, którego nie miałem. I to usunięcie scaffolda tak zadziałało, że usunęło akurat z takim naddatkiem, żeby usunąć tego, co tam nie było. To dla wtajemniczonych nieważne, ale czasami się zdarza, że całkowicie absurdalne rozwiązanie pomoże rozwiązać dany kłopot. No i cóż. Skąd biorą się
magii. Wydaje się być może, że z nieścisłego pisania albo z nieuważnego zrobienia jakiegoś błędu czy coś. Okazuje się, że nie. Najczęściej główną przyczyną baga jest to, że zrobimy bezpodstawne założenie, że kod musi tak działać, a okazuje się, że w ogóle tak nie działa. To dla początkującego jest chyba najczęstszy problem, bo my tak naprawdę nie znamy dogłębnie kodu, nie wiemy, dlaczego kod akurat tak działa, więc nie możemy niczego zakładać tak naprawdę. Złe wartości zmiennych oczywiście, czyli można przy pomocy dupla debugging też sprawdzić, jakie mamy wartości zmiennych, prawda? Czyli po prostu piszemy puts i dana zmienna i sprawdzamy, czy wartości się zgadzają. No i nieprawidłowa logika kodu. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, to też być może seniorom nie przyda się, ale wydaje mi się, że jest ciekawie, jakby komuś tłumaczyć, prawda, co to jest logika kodu. Bo to znaczenie jest, znaczy to określenie jest dwuznaczne, bo logika kodu może być albo w tym znaczeniu, co mówiłem wcześniej, czyli że na przykład jest błąd logiczny, czyli pętla, prawda, jakaś się robi nieskończona, albo na przykład zwraca false, a miał być true, ale częściej właśnie używa się określenia błąd logiczny, kiedy chcemy powiedzieć, że chcieliśmy, żeby było x, a okazuje się, że jest y. Czyli nie to, co miało być. Na ten błąd logiczny polega, że po prostu kod robi nie to, co trzeba. Czyli do tego się dotyczy to pytanie, które mówiłem wcześniej, czy zastanów się raczej, co kod robi, a nie czego nie zrobi. No i filozoficznie mówiąc, główną przyczyną błędów w kodowaniu jest to, że nasze myślenie ma mniejszą rozdzielczość niż kod, język, w którym piszemy. Więc to samo, co myślimy, możemy zapisać na bardzo wiele sposobów, a zatem błędy są nieuniknione, tym bardziej dla początkujących. No i teraz uwaga! Jaka jest w takim razie największa trudność początkującego? Mnie jako właśnie początkującego najbardziej martwiło to, że nie wiedziałem, na czym siedzę. Byłem bardzo słabym czarodziejem, który znał tylko jeden czar, jak Chris Wing właśnie z tego Pratchetta. I nie miałem pojęcia, jak działa magia, tak? To znaczy wszystko było dla mnie czarem, wszystko było magią, więc przez to, że nie wiedziałem, co tam jest pod spodem, nie wiedziałem też, nie mogłem robić z tego żadnych założeń, więc tak naprawdę w związku z tym bugi, właśnie popełnianie błędów, jest jedyną możliwą drogą. Także jeżeli popełniamy błąd, możemy się z tego cieszyć, bo to znaczy, że mamy szansę się czegoś nowego nauczyć. Przy debugowaniu dużo więcej się myśli niż przy pisaniu kodu. Nawet się mówi, że... To tłumaczy, czemu trzeba debugować. Tak. Tak, oczywiście. No, nasze możemy jest, żeby w związku z tym pisać tak, żeby nie trzeba było debugować, ale to jest... Chyba się jeszcze nikomu nie udało. Nie wiem, Piotrek, może ty piszesz tak kod, że nie trzeba debugować. Ale... Zostawiam plik pusty zazwyczaj, to pomaga. Tak. No dobrze, więc w takim razie jeszcze raz przypomnę techniki debugowania, przede wszystkim metoda prób i błędów, wypisywanie konkretnych zmiennych przez puca. No i okazało się, że dużo skuteczniejszą metodą jest po prostu wpisywanie tych błędów do Google'a, co okazało się zaskakująco skuteczne. Nawet jeżeli ten błąd był bardzo długi, okazało się, że widok będzie miał ten sam błąd przede mną, więc mój błąd wcale nie jest wyjątkowy, tylko normalny. Wszyscy się tego spodziewali. No i debugger. Nie będę miał czasu, żeby to pokazać. No to może pokażę na chwilę tylko w kodzie. W każdym razie to jest rzecz, której się na kodem sam nie nauczyłem. A w sumie mogę być bardzo pomocna. Ja wiem, że pewnie osoby, które mnie uczyły, bardzo chciały, żebym powiedział błędy, bo wtedy więcej się nauczył, ale jednak debugger jest bardzo pożyteczny narzędzie, które bardzo prosto stosowe, co chciałem zaznaczyć. Więc techniki zapobiegania w takim razie, częste sprawdzanie kodu, technika najmniejszego kroku, czyli robimy najmniejszy możliwy krok, żeby coś działało i sprawdzamy, czy się udało. To jest bardzo fajna technika, bardzo mi pomogła i też samo zastanawianie się, jaki jest najmniejszy krok, jest bardzo, bardzo pomocne. Zapisywanie swoich błędów, no to dla ambitnych. No i pisanie testów automatycznych dla jeszcze ambitniejszych. No i używanie gita, ale to dla każdego, bo jeżeli ktoś straci swój kod przez utratę kontroli nad komputerem czy nad programem, to lepiej niech ma jakąś kopię zapasową. Więc
Testowanie może być prowadzone oczywiście przez test unit Abstract, Cucumber i tak dalej, ale mamy przede wszystkim jedną nauczkę przy pisaniu testów, że w przeciwieństwie do tego, co mi się wydawało, testy tylko mogą pokazać, że kod nie działa. Natomiast nie mogą pokazać, że działa, dlatego że nie musi być testu akurat na ten kod, co zrobiliśmy. A zatem, no właśnie, źródła... Aha, przepraszam, miałem pokazać shotgun debugging, dobra. Więc może się uda? Ładuj broń. Dobra, mamy... Tutaj mamy aplikację, którą zrobiłem. I ta aplikacja jest zegarem szachowym. To znaczy, nie wiem, czy się uda teraz, nie wiem, czy klawisze skrótu działają, ale powinno zadziałać. Ogólnie chodzi mi o to, że jak naciskam spację, to przełącza się zegar. I jedzie z innego miejsca. No i chciałem pokazać wam, że miałem taki kod, który to robi trochę dość trudny sposób, to znaczy, nie wiem, czy widać, nie widać sobie. O, dobra. I właśnie wyglądało to w ten sposób, że to akurat jest Java, także, no, ale to chyba tylko w Java można pokazać takie rzeczy, w JavaScriptie znaczy się. Tylko w JavaScriptie można pokazać takie rzeczy chyba, ale wyglądało to w ten sposób, że najpierw przypisywałem zmienną do danego obiektu, czyli w tym przypadku mojego guzika. Potem po naciśnięciu tej spacji miał się zmienić gracz. No i co zrobiłem? No zrobiłem tak, że mogłem to zapisać łatwiej przy pomocy po prostu click, on click, change player. Tak, wszystko wydaje się fajnie, zapisuję. Okej. Okay. Już niektórzy wiedzą, że nie zadziała. Niestety taka prawda. Siadałem do pamięci. Tak, właśnie to polega ten problem, dokładnie. Czyli teraz jak zrefreszuję, no niestety, od razu się uruchomił, prawda, tak jak kolega zauważył, natychmiast się uruchomił mój zegar, no i nie wiedziałem, jak to zrobić. Więc postanowiłem zrobić coś głupiego, nie wiem, czy to była moja intuicja, czy coś, ale po prostu wziąłem ten kod i napisałem tutaj niecenzuralne słowo, zapisałem i okazało się, że w cudowny sposób mój kod. Uwaga, jeszcze refresh zrobię. Refresh zaczął działać i znowu można przełączać. Przełączać. Także to jest zagadka dla seniorów, jakby ktoś chciał to wiedzieć. I jeszcze jedną mam zagadkę na sam koniec. Nie wiem, czy... A to i teraz to jest dla wszystkich. Ponieważ mam zacięcie pedagogiczne. Ja wiem, że on ma. Uwaga! Taki bug. W tytule tej książki są dwa błędy. Kto widzi pierwszy błąd? Są. Proszę bardzo. C. Robert C. Martin. Nie zauważyłem tego? To nie tytuł. Okej. Po pierwsze, w tytule tej książki jest jeden błąd. No właśnie, ale jaki o tytuł jest? Powtórzenie. Kto widzi powtórzenie, ręka do góry? Bardzo dobrze. Jest powtórzone słowo. Są. Jest są. No właśnie, jest jeszcze drugi błąd i on jest innej natury. Czyli logiczny. Tak, jest błąd logiczny, bardzo dobrze. Jak jest błąd logiczny? No bo jest jeden błąd. Tak, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. To wszystko. Jeżeli nie macie, to ja zacznę. To jest pytanie, które później Marta i tak ci zada, więc możesz się przygotować. Kim jest Heidi? Heidi to jest Martin Heidegger. Nice.
akurat robiłem aplikację dla koła kształcenia filozoficznego i mogli mieć taką lekturę w swoim tym. Dlatego Heidegger. Czy jest jeszcze jakieś inne pytanie? A, może jak używać do bagera? Jak używać do bagera? No, naprawdę, naprawdę bardzo łatwo. To znaczy chciałem pokazać, że jeżeli mamy aplikację w Railsach, to może wystarczy po prostu dodać gem, który się nazywa debugger przez 2G. Robimy bundle install, czyli bundle install właściwie. No i potem jak zrobimy, to już możemy w dowolnym miejscu kodu napisać debugger. Już nam się w konsoli program zatrzyma w tym miejscu, gdzie możemy wywołać zmienne, na przykład, żeby sprawdzić, czy są takie, jakie się spodziewamy. Czyli debugger jest bardzo użyteczny, bo nie musimy pisać puts, na przykład name, a poniżej puts surname, żeby sprawdzić, czy tam się zgadza, tylko po prostu możemy wywołać debugera, żeby sprawdzić dwie zmienne od razu albo wiele innych różnych rzeczy, czy nam działają, albo po prostu wywołać ręcznie ten kod, który nam nie działa, który chcielibyśmy, żeby działał. Natomiast jeśli prawie po prostu chcemy użyć debugera, no to dodajemy linijkę na przykład require Ruby debug i debugger start i potem też możemy w dowolnym miejscu napisać debugger, żeby nam się kod zatrzymał. Okej, okay. To wszystko? Tak? No to dziękuję bardzo. Chcecie teraz 2 minuty przerwy, czy po następnym toku? Nie chcecie, dobrze. Jeżeli ktoś jeszcze nie dobrze, to się proszę do mnie zgłaszać. Dobrze, jeżeli ktoś chce teraz gdzieś na dosłownie 2 minuty skoczyć, to śmiało. Teraz już w zasadzie do końca wieczoru wszystkie drugie toki będą panowie sarnacy wygłaszać. I Angular.js. Czyli widzę, że trochę
do słów jeżeli chodzi o historię, bo na początku, kiedy sieć web jeszcze była bardzo młoda, wyglądało to w ten sposób, że z reguły wpisywało się w pasek adresu jakiś adres, no i przeglądarka wysłała żądanie z serwera, dostawaliśmy odpowiedź, klikaliśmy w jakiś link tam, żeby przejść do innego dokumentu, przeglądarka wysłała kolejne żądanie, dostawaliśmy kolejną odpowiedź i tak cały czas odświeżała się strona za każdym razem. Przykładem tego typu strony jest na przykład Wikipedia. I Wikipedia, jak sobie otworzycie, no to jest właśnie to, co powiedziałem. Czyli klikamy sobie do jakiegoś linka, jeżeli chcemy gdzieś przejść, cała strona się przeładowuje. Nie ma żadnego takiego elementu, który łączy te dwa... Znaczy możemy na przykład się zalogować, wtedy Wikipedia używa oczywiście sesji. Ale tak naprawdę, jako że HTTP jest protokołem bezstanowym, no to każde to wysłanie dokumentu to jest od początku wygenerowanie całej strony, wysłanie tego całego HTML-a, wyświetlenie go na ekranie przez przeglądarkę. No i oczywiście w ostatnich latach szczególnie sieć się szybko rozwijała i coraz więcej aplikacji było złożonych, coraz bardziej interaktywnych, coraz więcej się działo tam i ludzie zaczęli robić jakieś różne rzeczy, żeby uniknąć tych przeładowań cały czas. No bo jak teraz na przykład wchodzimy na Google Mapsy czy nie, czy na Gmaila, to jak trzeba było tak klikać i za każdym razem to by się przeładowało, to w 2014 roku pewnie ludzie już zaczęli przysiedzieć, że jest wolne, a kiedyś to była normalność. I podczas kiedy sieć tak ewoluowała, to szliśmy coraz bardziej w stronę czegoś, co się teraz nazywa single page apps, czyli że teraz już przy niektórych aplikacjach, które teraz się buduje, właściwie serwer praktycznie nic nie generuje. Dostajemy tylko pierwszą stronę, którą po wpisaniu adresu dostajemy tylko HTML dla pierwszej strony. I wtedy wszystko jest wykonywane w przeglądarce, a serwer jest tylko po to, żeby nam dostarczyć dane, albo żeby ta aplikacja mogła te dane dostarczyć do serwera. I przykładem takiej aplikacji jest na przykład Twitter. Jak wchodzicie na Twittera, no to na początku Twitter wam wyświetla jakiś HTML, jakieś JavaScripty i później, kiedy już klikacie w jakieś tam linki różne, czy wykonujecie jakieś akcje, no to strona się nie odświeża. Cały czas jesteście przy tym samym, tak jakby, requestie pierwszym do przeglądarki. Twitter się tylko komunikuje z API Twittera. I teraz coraz bardziej te aplikacje są zbliżone do tych aplikacji typowych, czyli na przykład ostatnio w najnowszych wersjach Chroma można zrobić coś takiego, że możemy wysłać notyfikację na desktop użytkownika. Na przykład teraz w Gmailu da się tak zrobić, że rozmawiamy na czasie i jak przyjdzie nam nowa wiadomość, to notyfikacja się pokazuje poza przeglądarką. Czyli teraz ta różnica pomiędzy aplikacjami desktopowymi i tymi przeglądarkami się coraz bardziej zaciera. Ale jednak jest taka zasadnicza różnica między nimi. Bo dalej to są single page web applications, czyli coś jednak jest na rzeczy. No i tą zasadniczą różnicą jest URL. Jeżeli budujecie jakąś aplikację, która działa w przeglądarce i ona nie obsługuje dobrze URL-i, to ona równie dobrze mogłaby być odpalona na desktopie, nie byłoby żadnej różnicy. Więc moim zdaniem, żeby nazwać aplikację webową, trzeba poprawnie obsługiwać URL-a, inaczej to nie ma żadnego sensu. I rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy, szczególnie takimi, którzy budowali aplikacje używając jakiś framework Backbone, tam czy jakichś takich innych mniejszych frameworków, w których nie ma nacisku na URL-a. I oni mówili, że okej, te URL-y są w miarę ważne, ale teraz wszystkie prawie aplikacje, jeżeli są dobrze zrobione, to dane powinny być dostępne tam przez kilka klików i już jesteś tam, gdzie chcesz być. Więc nawet jeżeli odświeżysz i znajdziesz się na stronie głównej, to możesz tam dwa razy kliknąć, wrócić w to samo miejsce. Ale jednak wszyscy, którzy korzystają z sieci, albo przynajmniej większość ludzi, jakby tak intuicyjnie rozumie, że jeżeli na przykład skopiuje URL, nawet jeżeli do końca nie wiedzą, jak to działa, no to jeżeli go wyślą do znajomego i ktoś go otworzył sieci, to ten URL powinien pokazać mu mniej więcej podobną albo tą samą stronę, to samą treść. Tak samo jeżeli na przykład zapiszemy zakładkę sobie do strony, to jeżeli później użyjemy tej zakładki, no to chcemy, żeby zobaczyć tą treść, którą sobie zapisaliśmy, a nie coś zupełnie innego. I ja nagrałem taki krótki filmik z takiej strony Built with Angular.js i to jest po prostu taka lista aplikacji,
zbudowanych w angularze. I ta aplikacja, która tu listę wyświetla, też jest napisana w angularze. I to wygląda mniej więcej tak, że wpisujemy sobie w pasy przeglądarki Bluetooth w angularze jest all. Otwiera nam się jakaś strona, możemy tu sobie wybrać jakieś aplikacje, jest paginacja, wybieramy na przykład piątą stronę, ale jak widzicie nie zmienił się URL, więc teraz jeżeli odświeżymy, to znowu znajdziemy się na pierwszej stronie. Tutaj znowu jest pierwsza strona. No dobra, to nie jest wielki problem, możemy z powrotem nam skoczyć na tą czwartą czy piątą stronę. Wybieramy jakąś aplikację i tutaj już jest lepiej, tutaj się zmienił URL na jakiś inny, ale to jest jakiś myślny bug, jak się dwa razy odświeży stronę, to za drugim razem ten widok tej aplikacji zniknie. I nagle jesteśmy na pierwszej stronie, ta aplikacja jest gdzieś tam, nie wiem, na piątej czy szóstej stronie, nie wiadomo gdzie się znajdujemy w ogóle. Nie wiadomo o co chodzi, jesteśmy sfrustrowani, bo coś tu jest źle. I ja tego nie pokazuję tylko dlatego, żeby się pośmiać z Angulara, ale też dlatego, żeby pokazać, że to nie jest takie proste, bo nawet goście, którzy budowali tą stronę, to są ludzie, którzy też rozwijają Angulara, więc oni powinni znać ten framework i powinni to zrobić dobrze prawdopodobnie. A jednak nie. No i moje zdanie na ten temat jest takie, że jeżeli mamy do zbudowania dużą aplikację, i na przykład musimy zbudować tam 10 jakichś feature'ów. Jeżeli do tego dochodzą jakieś feature'y, które powinny domyślnie działać, czyli na przykład do tej listy 10 feature'ów musimy jeszcze dopisać zróbmy dobrą obsługę URL-i, to być może ten 11 feature, który powinien domyślnie działać, być może on wyleci, bo być może nie będziemy mieli czasu, być może, nie wiem, no, jakoś coś zrobimy źle. Więc najlepiej by było, gdyby framework dbał o to, żeby to wszystko działało domyślnie dobrze. I właśnie dlatego ja lubię Embera, bo Ember oprócz tego, że kładzie nacisk na to, żeby te aplikacje działały tak, jak powinny działać, czyli jeżeli chodzi o obsługę URL-i, jeżeli chodzi na przykład o obsługę wskaźników ładowania i tak dalej, to tych indikatorów, też jest nam bardzo ułatwione. Dodatkowo jeszcze Ember wyznaje tą samą zasadę co Rails-y, czyli conventional over configuration. I chodzi tutaj o to, że Ember chce, żebyśmy my musieli wykonywać jak najmniej wyborów. Tutaj my powinniśmy robić jak najmniejszą pracę, żeby zrobić jak najfajniejszą aplikację, bez jakichś problemów żadnych. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o filozofię Embera. Ja zaraz jeszcze pokażę takie krótkie demo. I chciałem też jeszcze powiedzieć o czymś takim jak Evergreen Browsers, bo niektórzy tak podchodzą do tych aplikacji JavaScriptowych w ten sposób, że no, to niby jest fajne, ale jak już będziemy musieli taką aplikację zbudować, no to jest tyle tych przeglądarek. I tak mam problemy z HTML-em i CSS-em. Jak dojdzie do tego jeszcze tona JavaScriptu, to na pewno to nie będzie działać, bo rozwali się w niektórych przeglądarkach. Ale mi się wydaje, że teraz taka trochę idzie nowa era, bo już właściwie wszystkie przeglądarki oprócz Safari, łącznie też z Internet Explorerem, bo on od wersji 10 też jest Evergreen Browser, mają auto-updates, czyli zawsze wiemy, że większość naszej widowni ma najnowszą wersję przeglądarki. Nie wiem, kto z was wie na przykład, jaka jest teraz stabilna wersja Chroma albo Firefoxa. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Musiałbym wejść w ustawienia i zobaczyć, jaka to wersja. Wiem tylko tyle, że jak odpalam Chroma na swoim komputerze i on jest uaktualniony, to większość mojej widowni będzie miała taką samą wersję przeglądarki. Co moim zdaniem jest takim trochę game changerem, jeżeli chodzi o tego typu aplikacje. I teraz chciałem pokazać takie krótkie demo. Ta później aplikacja będzie online, więc będziecie mogli sobie pobawić się tym na JS Beam. A ja to mam na komputerze u siebie. No dobra, więc chciałem zrobić jakiś live coding, ale stwierdziłem, że przez 25 minut prezentacja po live coding to pewnie nie wyjdzie czasowo. Stwierdziłem, że po prostu pokażę wam, ile potrzeba kodu, żeby zrobić proste na przykład wyświetlanie listy postów z przejściem do widoku szczegółowego posta. I to wszystko będzie z poprawną obsługą URL. No więc mamy tutaj właśnie taką prostą aplikację. Ja pokażę teraz, jak ona działa jeszcze. Jest jakiś sobie blog, jest lista postów, ale tylko w takiej postaci linków. To jest jakieś takie archiwum bloga. No i jak sobie klikniemy w jakiegoś posta, to wyświetli się jego content. I co ważne, zmienia się URL i działa wstecz przycisk.
No i to oczywiście wydaje się proste, ale tak jak pokazałem, wcale nie musi być takie proste, jeżeli nie myślimy od początku o URL-ach. I teraz chciałem pokazać, ile linii kodu jest potrzebne, żeby taką aplikację napisać. Tutaj wszystkie JavaScripty mają tutaj 30 linii dosłownie. Z czego tutaj te pierwsze kilkanaście linii to jest zrobienie modelu, który będzie mógł się komunikować z jakimś API. Tutaj akurat w tym konkretnym przypadku ja używam fixtures, czyli po prostu mam te dwa posty wyspecyfikowane jako JSON. I jedyne co w Emperze trzeba zrobić, żeby te URL-y dobrze działały, to trzeba wyspecyfikować, jakie URL-y chcemy obsługiwać. Czyli w tym wypadku po prostu specyfikujemy, że chcemy używać resource posts i resource post, czyli to wyświetlanie listy i wyświetlanie pojedynczego posta. I później wystarczy zrobić już tylko roty, które będą odpowiadały za wyświetlanie listy postów i pojedynczego posta, a nawet nie tyle, bo tutaj mamy rot, który będzie tak jakby zajmował się ściągnięciem z API, tudzież tutaj teraz z fixtures, listy postów. Tutaj w tej linijce wyciągamy z tak jakby z bazy naszej na wszystkie obiekty typu post. I tego rota, który odpowiada za wyświetlenie pojedynczego posta, nawet nie musiałem robić, bo MP go za mnie wygenerował, bo jest na przykład taka konwencja, że jeżeli mamy taki rot z taką ścieżką, czyli post slash na przykład post ID, no to embed sam będzie wiedział, żeby znaleźć obiekt typu post i wyszukać go po tym ID, które zostało przekazane. I do tego jest tam jakieś, nie wiem, też 20 dni, może czy nawet mniej template'ów. I oczywiście ja wiem, że ty wystawienie sprawnie zapamiętacie, bo to za mało czasu i nie ma czasu tego wytłumaczyć, ale zapamiętajcie tylko tyle, że w emberze bardzo łatwo jest zrobić takie aplikacje, w których nie musicie się martwić o rzeczy typu właśnie obsługa URL-i, czy obsługa jakichś tam, nie wiem, różnych stanów podczas ładowania, bo Ember wam w tym pomoże i nie będziecie musieli nawet na tym zastanawiać. Właściwie w Emberze jest bardzo ciężko skrzanić obsługę URL-i. I teraz jeszcze na koniec mam takie krótkie porównanie Embera z kilkoma frameworkami. Na pierwszy ogień idzie Backbone.js i tak właściwie to nie powinienem pewnie tych dwóch frameworków porównywać, bo to są frameworki zupełnie różne. Moim zdaniem Backbone nie nadaje się do napisania żadnej większej aplikacji. Oczywiście ludzie to robią, ale to nie zawsze powinny. I nie nadaje się dlatego, że tam dużo rzeczy bardzo trzeba robić manualnie. Jak mam na przykład jakieś eventy, to tutaj trzeba wszystkie wyspecyfikować. To jest bardzo prostej aplikacji kod. A i tak trzeba już na przykład jakieś 6 eventów w jednym widoku wyspecyfikować. Trzeba samemu zajmować się elementami używając jQuery, trzeba samemu jakieś różne listenery robić i tak dalej, i tak dalej. I tak samo trzeba zarządzać bibliotekami, więc no, to jest tak pod górkę, jak się chce dużo aplikacji zrobić. No i nawet ci właśnie ludzie, którzy piszą i zaczęli w tym pisać, myśleli, że to jest fajne, takie duże aplikacje, stwierdzili, że no dobra, no może to jednak nie działa, więc kilka osób napisało takie coś jak Marionette. No i to jest taki plugin, który rozszerza Backbone'a, żeby on działał trochę bardziej jak Ember, czyli żeby miał jakieś tam różne właśnie automatyczne update'owanie template'ów i żeby to wszystko jakoś ładnie działało, żeby było pospinane URL-ami. Tylko że jeżeli mamy framework, który nie został do czegoś przystosowany i musimy go tam rozszerzać kilkoma przynajmniej pluginami, żeby on działał tak jak powinien, no to może od razu wziąć coś, co zostało przygotowane z myślą o danym zadaniu, czyli w tym wypadku budowaniu takich większych aplikacji webowych. I kolejnym frameworkiem, który często się też porównuje z Emberem, jest Angular. No i tutaj jest już dużo lepiej, bo Angular jest większym frameworkiem niż na przykład był Backbone. I w tym wypadku to chyba jest bardziej kwestia gustu. Jeżeli ktoś chce wybrać między tymi frameworkami, to moim zdaniem po prostu powinien użyć jednego, użyć drugiego, przynajmniej w jakiejś tam małej aplikacji i zdecydować, który mu się bardziej podoba. Dla mnie na przykład nie podoba się trochę to, że Angular jest jednak trochę niższego poziomu. Na przykład na stronie jest coś takiego, że to jest HTML rozszerzony
do budowania web aplikacji. No i to jest niby fajne, bo można sobie łatwo pisać narzędzia tam używając Angulara, które nam pomogło budować duże aplikacje. Ale Angular przez to nie daje nam takiej struktury tej aplikacji, jak na przykład mamy to w Emberze. I jakieś takie też rzeczy totalnie kosmetyczne mnie denerwują. Na przykład w Angularze mamy coś takiego, że w template'ie piszemy różne rzeczy jako atrybuty, czyli tutaj jest na przykład MV controller i to jest normalnie HTML i tutaj zamiast na przykład zrobić jakiś each, to mamy coś takiego jak MV repeat. I niektórzy mówią, że to jest fajne, bo to jest taki naturalny HTML, ale mi się to osobiście nie podoba, no bo tutaj jest na przykład dla mnie jest ciężko zobaczyć, co jest HTML-em, a co jest tak naprawdę kodem, który powinien się wykonać. Tak dla kontrastu w Emberze to wygląda w ten sposób, że podobna rzecz wygląda w ten sposób, że mamy właśnie po prostu w tych nagasach klanerowych mamy each, posting controller. Więc nie jest to w atrybucie, widać, że to jest oddzielny kod, że to nie jest kod, który jest częścią HTML-a. No i też jakieś te inne rzeczy, które z tego wynikają, typu na przykład, że jak mamy ifa i chcemy zrobić if else, no to musimy tak naprawdę zrobić dwa ify, w jednym zrobić warunek, a w drugim zaprzeczenie tego warunku. Ale to mówię, to są takie kosmetyczne rzeczy, więc jak komuś się to podoba, no to myślę, że będzie bardzo zadowolony z używania Angulara, albo jak mu to nie przeszkadza przynajmniej. No i ostatnim takim frameworkiem, którym chciałbym powiedzieć kilka słów, jest Meteor. To jest framework, który umożliwia łatwe budowanie aplikacji real-time, czyli otwieramy stronę i jeżeli coś się dzieje na serwerze, to my automatycznie dostajemy z serwera powiadomienie, nie musimy odświeżać, wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. I to jest też trochę takie dziwne porównanie, bo Meteor działa po stronie i klienta, i serwera. To znaczy po stronie serwera jest wykonywany kod Node.js, a po stronie klienta jest wykonywany JavaScript. Więc jeżeli chcieliby to naprawdę porównać, to trzeba by porównać Ember.js plus na przykład Race'y z Meteorem. No i jeżeli ja miałbym wybierać między na przykład właśnie takim zestawem Ember.js plus Rails, a Meteor.js, to pewnie bym wybrał właśnie ten pierwszy. Ale Meteor wydaje mi się bardzo ciekawym frameworkiem i dodatkowo ciekawe jest jeszcze to, że argumenty przeciwko Meteorowi są teraz takie, że to się nie skaluje, że to jest tylko zabawka, że spróbuj zbudować coś w tym coś większego. Jeżeli ktoś pamięta jakieś takie, nie wiem, 7-8 lat temu, jak Rails'y zaczynały, to są dokładnie te argumenty, które padały przeciwko Rails'om. Ja pamiętam rozmowę z programistami tam jakimiś Java czy .NET'u, z którymi gadają i właśnie mówili, nie, zostaw te Rails'y, to taka zabawka, nic z tym nie zbudujesz większego. Więc ja będę się pewnie przyglądał Meteorowi, chociaż no, jest kilka takich elementów, które mnie w nim odrzuca, na przykład to, że on używa Node.js po stronie serwera, że jedyną oficjalnie wspieraną bazą danych jest MongoDB i dodatkowo on tak trochę zaciera tą izolację między klientem i serwerem, bo to jest klient i serwer naraz tak jakby. Ale no, to MongoDB na przykład jest pewnie takim problemem technicznym, który można rozwiązać, więc pewnie w przyszłości ten framework może się tam rozwijać. No właśnie, to te argumenty przypominają nam o Rails'ach. No i to było wszystko. Dziękuję. No to jest tak, że w Emberze, znaczy jeżeli chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, po co Ember robi rejsy, no to w Emberze można napisać aplikację, która będzie działała całkowicie przeglądarce, nie będzie się z niczym komunikowała. No ale to jest dość ograniczone, bo można na przykład zapisywać sobie gdzieś tam w local storage albo w jakiś inny tam sposób na komputerze dane. Ale jeżeli byśmy chcieli na przykład podzielić się z tymi danymi z jakąś inną osobą, no to już jest ciężej, więc my potrzebujemy jakiegoś API, jakiegoś serwera, na którym te dane będziemy mogli zapisać. No i to akurat właśnie w przypadku Embera jest fajne, że no i też na przykład właśnie Angulara, że ten backend może być dowolny. To mogą być Rails'y, to może być Django, to może być dowolny język, dowolny. A jeżeli chodzi o to, po co Rails'om Ember, no to tutaj ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo Rails'y w takim zwyczajnym wydaniu, że one tam generują jakieś widoki i tak dalej, się pewnie z Emberem nie używa raczej. Więc jeżeli się używa Rails'y z Emberem, to raczej jako API tylko.
No więc jeżeli ktoś chce napisać aplikację właśnie, która będzie bardzo interaktywna, która będzie prawdopodobnie działała przez długi czas w przeglądarce, no to prawdopodobnie może pomyśleć sobie, że no dobra, no to po prostu napiszę właśnie klienta JavaScriptowego, do tego potrzebuję API. No i okej, no znam Rails'em, więc napiszę API w Rails'ach. No ale na przykład jak ktoś by znał Django, no to mógłby napisać Django, czy w dowolnym framework. Ja mam takie pytanko bardziej techniczne. Notar w stronie serwera bardziej korzystał z jakichś webpacketów, czy do czego? Tak, to są, znaczy ja nie wiem, czy on przypadkiem nie ma jakichś fallbacków, bo to też działa chyba też w starszych przeglądarkach. Ale tak, no to jest coś takiego, jakbyśmy wzięli Rails'y i dodali tam jakieś websockety. No i to mniej więcej mogłoby zasymulować i na froncie byłby na przykład ember, to mogłoby zasymulować właśnie Meteora. Z tym, że w Meteorze to jest już out of the box wszystko, uruchamiamy, mamy aplikację, która tak działa, też, która automatycznie dostaje te powiadomienia. Z Rails'ami no to trzeba sobie samemu radzić, trzeba mieć swój własny serwer websocketów albo jakiegoś pushera używać, albo czegoś tam sobie. Ja jeszcze jedno takie rozwiązanie znam, się nazywa Signaler, to jest coś podobnego, ale nie, że jest tylko nie takie pełne rozwiązanie, tylko bardziej tylko biblioteka do tego komunikacji, a cała reszta, czyli bazy danych, pomocy podmiotu jakieś specjalne. No to tak, no to pewnie też jest różne narzędzie właśnie, które można jakoś pospinać. Właśnie Meteor jest fajny. Ja myślę w ogóle, że mam nadzieję, że jeżeli właśnie Ember będą jakieś tam rozwiązania kopiować z Meteora, bo to wszystko jest totalnie do uzyskania, jeżeli to co się dzieje w Meteorze, można totalnie uzyskać w Rails'ach i w innych frameworkach, też na przykład z użyciem Angulara, ale trzeba po prostu trochę więcej pracy. Chciałem się zapytać, w jaki sposób nauczyłeś się Embera? Pracowałem w firmie, w której wtedy jeszcze rozwijali Sproutcora, Yehuda Katz i tam kilku innych jeszcze ludzi. No i tam wtedy robiliśmy coś w Sproutcorze jeszcze. Później to się przekształciło na Embera i tak jakoś cały czas tego później używałem, jak sobie robiłem jakieś tam frontendowe aplikacje. A jak wygląda połączenie Embera pod API RESTowe? Właśnie tam chyba przy tym demie miałem o tym powiedzieć, ale chyba zapomniałem. Jak pokazywałem, to tutaj te pierwsze linijki to taki był trochę boilerplate, więc dużo o nich nie mówiłem. To jest coś takiego, jak że tworzy się application adapter i to jest fixture adapter. Jeżeli to zamieni się na REST adapter, to on domyślnie będzie współdziałał z API JSON-owym. I są tam jakieś konwencje, których ten adapter przestrzega, ale to wszystko można sobie dopasować do własnych potrzeb, więc to akurat w miarę fajnie. Z Rejsami czy z Rejsami to jest spójne? Znaczy, no to zależy, wiesz, jak sobie zrobisz API. Znaczy to jest taki game Active Model Serializer. Jeżeli się go używa, to prawdopodobnie większość będzie działała tak out of the box. Jeżeli się używa jakichś tam dziwnych rzeczy, to czasami trzeba coś tam odpisać, na przykład, nie wiem, dla postów jest jakaś tam inna ścieżka, albo że nie wiem, czy jakieś inne headery trzeba wysyłać, to można sobie wszystko napisać, używając tego adaptera. Panie, jak wygląda kwestia testowania? Czego? Testowania. Aha, kwestia testowania jest... jest takie fajne narzędzie do testowania integracyjnego, które pozwala na dość łatwe pisanie takich testów, jakbyśmy napisali pewnie w Capybarze czy coś takiego. Też to się wszystko wykonuje w przeglądarce, tworzy po prostu aplikację Embera i tam wykonuje jakieś akcje. To co jest fajne, to że używając tak jakby... To narzędzie jest wpięte w metodę z Emberem, że na przykład jeżeli się właśnie na przykład zrobi coś, co na przykład klik w jakiś tam element, no to on poczeka, aż jeżeli na przykład się go kliknie i tam zostanie jakaś asynchroniczna akcja wywołana, to Ember będzie wiedział, że ta akcja trwa, no bo Ember potrafi to stwierdzić tam, jeżeli się pisze tak jakby używając tych konstrukcji Embera. I poczeka na wszystko, aż się wykona i wtedy dopiero na przykład będzie sprawdzał, czy nie wiem, czy jest jakiś tekst na stronie, czy coś takiego. No więc to jest jedna rzecz. No i oczywiście da się też testować, jako że Ember to też ma, tak samo jak na przykład w Angularze mamy kontrolery, mamy modele, mamy widoki, no to można też te kontrolery, widoki, modele testować w izolacji. Znaczy z widokami to jest teraz trochę trudniejsze, ale wiem, że są jakieś tam kroki w stronę tego, żeby to ułatwić.
No więc z reguły pisze się te testy integracyjne i trochę testów unitowych, które sprawdzają jakieś tam konkretne rzeczy, na przykład czy kontroler, nie wiem, no wyświetla, czy na przykład kontroler zwraca jakąś tam wartość, którą powinien zwrócić. Sam Ember jest takiej kondycji, bo Angular jest MVC, tak można powiedzieć, a Ember też ma kontroler, czy ma jakieś... tak, tak, też właśnie to też chciałem, też, jakbym miał więcej czasu, to mógłbym... Jak mam więcej czasu, to będę mógł więcej pokazać. Tutaj na przykład właśnie to też jest związane z tym conventional work configuration. Tu widzicie jakieś, nie wiem, no trzy klasy właściwie. Właściwie dwie klasy, tylko routy. Ale na przykład jeżeli sobie odpalicie tego aplikację, to jest taki fajny plugin tutaj. O, pewnie wygrywa. No nie ma tak. A, ja wiem, bo to nie działa na lokalności. W każdym razie tutaj, żeby na przykład wyświetlić listę postów, to mamy coś takiego jak post controller i on jest po prostu generowany automatycznie przez embera. Można sobie w konsoli na przykład tutaj znaleźć go. I tutaj, jeszcze jak go zamienimy na stringa, to tutaj pewnie Państwu może tylko widać. Jeżeli się weźmie ten post controller, to jest po prostu generated post controller, czyli jest bardzo dużo klas, które są generowane przez embera z jakimś tam domyślnym działaniem. I jeżeli nie potrzebujemy robić nic, jeżeli nie potrzebujemy ich modyfikować w żaden sposób, no to one po prostu działają tak, jak działają. Jeżeli chciałbym na przykład coś sobie zmodyfikować, to na przykład mogę sobie stworzyć post... Mogę na przykład zrobić coś takiego, żeby zrobić post controller. Czyli on to ścieżkę stworzył sobie, tak? Tak, bo to są takie konwencje nazewnicze. To też wszystko można sobie pozmieniać tam używając, jest taka klasa, która zarządza tymi wszystkimi fabrykami i można sobie pozmieniać na przykład, że jak się weźmie kontroler post, coś, to się jakiś tam inny kontroler o innej nazwie weźmie. No ale z konwencji właśnie to wszystko po nazwach się bierze. Więc na przykład można coś takiego zrobić. Tutaj sobie zrobić na przykład z title. To powinno się wtedy posytować pod tytułem, tylko nie wiem, w którą stronę, więc... No dobra, coś tutaj nie ten. W każdym razie... Co? Nie ma. A. Jak jest czerwony. Okej. Znaczy i tak nie wiem, że to wiedziałem, bo jak robię live coding, to nigdy nic nie wychodzi, więc... zadziałało. No więc jeżeli teraz weźmiemy sobie ten post controller, to już jest ta konkretna instancja tego konkretnego, tej konkretnej klasy, którą sobie stworzyliśmy. No więc właśnie też jest fajne w Emberze, że możemy sobie stworzyć takich template'ów i widoków tam, nie wiem, 15 i przy czym będzie na przykład tylko, nie wiem, kilka klas, które tak naprawdę potrzebujemy, reszta będzie automatycznie wygenerowana. Ja chciałbym wrócić do tego, co mówiłeś o tym, że Rails być może to osiągnąć co Meteor. A jak myślisz, jaka jest szansa na to, biorąc pod uwagę, że tam DHH bardziej idzie w stronę TurboLinks niż się uda? To znaczy, no, nie wiem, czy to zostanie tak jakby wmerdżowane do Core'a, bo jest tak jak mówisz, że ostatnie słowo ma z reguły DHH, jeżeli chodzi o jakieś tam różne rzeczy, które się manżuje. Ale z drugiej strony na przykład te rozwiązania, które DHH przepycha, czyli na przykład JBuilder, którego ja szczerze mówiąc bardzo nie lubię, no to jest po prostu gem, który został dany do compiler, więc myślę, że w takim wydaniu, że po prostu jeżeli na przykład coś będzie, że jeżeli trzeba na przykład będzie zmienić jakieś tam wnętrzności Railsów, żeby to rozwiązanie było łatwiejsze, to o ile to nie będzie zmieniało tego API końcowego, nie będzie jakichś tam dużych niekompatybilnych zmian, to DHH z reguły go to nie obchodzi. Jeżeli się na przykład nie, powiedzmy, no, jeżeli zostanie takie API, jakie jest, no to nie będzie nawet tej dyskusji, no bo po prostu za różnica, jak tam, czy będzie troszeczkę tam inaczej poukładany ten kod. No i wtedy nawet jeżeli coś nie wejdzie do core'u, no to można to sobie dorzucić jako jakiś tam plugin. Tak samo zresztą jak są Active Model Serializer, to nie jest w korze, to nie jest domyślnie dodawane do GameFile'a, ale właściwie większość osób, które znam, używają tego jako rozwiązania do API.
No i co więcej, rozwija to duża część osób z core teamu, które właśnie chcą, żeby to takie coś było w rejsach, no ale nie ma na razie zgody, żeby coś takiego wrzucić. No więc no, nie wykluczone, że to, znaczy, ale to z drugiej strony też, to co właśnie powiedziałeś, to nawet może być na odwrót, bo jeżeli DHH lubi aplikacje, które są tak jakby generuje się HTML i tam jest jakiś JavaScript Turbo Links, to takie rozwiązania, które będą pchały do przeglądarki jakieś tam dane, to będą też dla niego fajne, bo wtedy on nie będzie tak naprawdę musiał używać jakichś tam JavaScriptowych frameworków typu Ember, żeby dostawać jakieś tam dane do aplikacji. Więc myślę, że to akurat mogło przejść nawet i bez jakichś tam dużych walk, jeżeli to fajnie zrobić oczywiście. Mhm. Tu jest też pytanie, na przykład, znaczy, bo na przykład problem jest jeszcze taki, że jak jest Meteor, to tam dużą częścią tego jest to, że na przykład tam jest tak, że na przykład jak chce się wyświetlić listę powiedzmy, nie wiem, 5 najpopularniejszych użytkowników, to robi się zapytanie do baz danych, do Mongo, że daj mi 5 najpopularniejszych użytkowników. I Meteor, kiedy myśli, że coś mogło się zmienić, czyli na przykład kiedy dodajemy nowego użytkownika, to on odświeża to zapytanie, czyli robi to zapytanie jeszcze raz i jeżeli się zmienił rezultat, to wysyła to do przeglądarki. I też, no i dodatkowo jeszcze robi co 10 sekund każdy z tych zapytań, żeby jak na przykład się pomyli i coś się zmieniło, a on myśli, że się nie zmieniło, to żeby to i tak wysłać. No więc tutaj jest na przykład taki problem bardziej po stronie baz danych, że myślę, że to dałoby się zrobić na przykład, jeżeli Mongo by dodać do rejsów, też jeżeli by Mongo do rejsów, to można by coś podobnego bardzo łatwo dodać, ale jeżeli ktoś chciałby tego używać z PostgreSQL-em, to byłoby już trudniej. No więc to Meteor ma takich dużo problemów technicznych, więc ja myślę, że jak on je rozwiąże, to fajnie będzie sobie spojrzeć, jak oni to robią i przenieść to do tych frameworków, których się używa, na przykład, których ktoś mógłby używać, bo na przykład do rejsów. Znaczy, chodzi o to, że właśnie, tak jak powiedziałem, to jest tak, że ciężko jest ocenić, kiedy się dane zmieniły. To znaczy, jak masz, nie wiem, no, jak wybierasz wszystkie jakieś tam, powiedzmy, dane z danej tabeli, no to jest bardzo łatwo stwierdzić, czy się dane zmieniły. Jak zmienisz jakikolwiek atrybut, albo jak dodasz coś, albo jak coś wyrzucisz. Ale jeżeli masz właśnie na przykład coś, co wymaga jakiejś tam większej mocy obliczeniowej, czyli na przykład, żeby zebrać najpopularniejszych użytkowników, a ich popularność jakoś liczysz jakąś funkcją w bazie danych, to uruchamianie tego zapytania co chwila będzie dość kosztowne. I używając tak jakby, znaczy no więc odświeżając to za każdym razem, kiedy się doda jakiegoś użytkownika, to może być wolne, jeżeli aplikacja ma dużo, dużo zapisów do bazy. Jeżeli na przykład dużo użytkowników się zarejestruje, to wszystkie przeglądarki będą musiały dostać tą informację, więc będzie trzeba odświeżyć to zapytanie. I teraz problem jest, i teraz oni to w Mongo rozwiązują w ten sposób, że tam jest coś takiego jak oblog. Czyli jest lista operacji, które były wykonywane w Mongo, więc oni tam biorą sobie z tego obloga, wybierają na przykład wszystkie operacje. Powiedzmy, że chcesz właśnie, masz tą listę najpopularniejszych użytkowników. Oni sprawdzają, że na przykład użytkownik tam jakiś tam na przykład został dodany. No więc wiedzą, że na przykład trzeba odświeżyć tą tabelę. No i jakieś tam mają takie heurystyki, że na przykład jak się sortuje, no to mogą sprawdzić, czy ta dana wartość powinna być na tej liście, czy nie powinna być. Jeżeli powinna być, no to wysyłają do przeglądarki. No więc no, jest to takie trochę zagmatwane, nie wiem jak dobrze to działa w praktyce. Nie wiem, czy coś takiego na przykład łatwo można byłoby zrobić używając innych baz danych. No więc to jest... Trzeba poczekać, zawsze oni uporają się z tymi problemami technicznymi i wtedy zobaczyć, czy to jest warte uwagi. Przynajmniej ja tak chcę zrobić. Super, bardzo dziękuję.